Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem wyjazdowym z Górnikiem Zabrze. Jest z nami trener Wisły Kraków, pan Adrian Gula. Dzień dobry. W sobotę trener nie będzie mógł liczyć na kontuzjowanych Jakuba Błaszczykowskiego, Stefana Sawicia, Ashrafa El Mahdiui, a z powodu żółtych kartek nie zagra Konrad Kruszkowski. Zapraszam do zadawania pytań. Bartek Karcz. To w kwestiach tych kadrowych, tak jak zwykle na początku. Dzień dobry. Skoro tutaj Karolina nie wymieniła Nikoli Kuwelicza, to rozumiem, że on już jest no po prostu do grania, do dyspozycji pana. Może go pan brać pod uwagę? To pierwsze pytanie. I drugie, czy w tej kadrze meczowej znajdzie się pierwszy raz w tym sezonie Alan Uryga, który wreszcie po długich miesiącach zagrał w meczu towarzyskim. On sam mówi, że po cichu na to liczy, choćby wobec tego, że jest trochę kontuzjowanych zawodników. A jak rzeczywistość wygląda? Jak to będzie? Jeszcze raz dzień dobry. Tak, by sam mal powiedzieć, że tak na pierwszą kwestię i tak na drugą kwestię, tak jest. Cieszę się, że Niko już trenował z drużyną, oczywiście tylko 3-4 treningi. Jest to za mało, ale wiemy naszą sytuację z ośrodkowymi pomocnikami i zdecydowaliśmy po treningu, że jest gotowy i będzie z drużyną. To samo jest u Alana, krok za krokiem jest nasz cel wprowadzić go do drużyny. Jest coraz bliżej na to, aby mohol grać i ekstraklasowe mecze. Jest to fajne, że już ma za sobą sparring i z każdym dniem jest to lepiej i lepiej. To jest też dobra sprawa dla nas. Chciałbym wrócić do sprawy bramkarzy, o których rozmawialiśmy zaraz po meczu w Gliwicach. Powiedział pan wtedy, że mamy czas, żeby się zastanowić nad tym, co się wydarzyło w Gliwicach, również w paru meczach poprzednich. Zatem chciałem zapytać, co z tego zastanawiania się wyszło i czy dojdzie do zmiany w bramce, czy uznał pan, że jeszcze należy dać szansę Pawłowi Kieszkowi na rehabilitację? Tak, oczywiście, że będzie szans. Nasz plan i nasza praca musi tak wyglądać i chcemy, aby tak wyglądała, że ta drużyna będzie inaczej reagować na sytuację, która się uda w meczu. To nie tylko na piastie. Jest to o utraconej bramce i tam nasza reakcja nie była fajna jak drużyny. Drużyna musi tak pracować, jeśli utracimy bramkę, to jest obojętne, jeśli to jest blond napastnika albo blond bocznego, to jest ważne, abyśmy reagowali, zrobili wynik jak drużyna. I dlatego z każdym dniem jsme gadali i przygotowywali i Begiho, i Pabla i mamy szansę zdecydować. Ja się cieszę, że Pablo już to dał za głowku i jest gotowy i cieszę się z Begiho, że Begi idzie w górę i w meczach, który mal szans bronić, tu pozycję ustal fajnie. Nie wiem, Utrzymał fajnie, dzięki. Czyli nie powie pan, który? Na razie ja myślę, że nie jest ok dla zawodników. Ok, ja decyduję i zrobię skład w dzień meczu i też z perspektywy przeciwnika mamy dwie opcje, a ja wierzę, że zrobimy decyzję taką, która będzie bardzo mocna dla naszej drużyny. O kolejną taką absencję chciałem zapytać, niezwykle istotną dla pana. Nie może zagrać z dwóch powodów tak naprawdę, bo i kartki, i kontuzja Ashraf El Mahdiui. To zawodnik, tak sobie myślę, absolutnie kluczowy w pana strategii gry. Jaki jest pomysł jego zastąpienia? Czy to ten układ Żukow-Plewka? Czy może troszkę pan zaskoczy, bo próbował pan rozwiązania z Michałem Frydrychem, ustawionym nieco wyżej? Na którą z tych opcji pan się zdecyduje? Na tą bardziej oczywistą, czyli Plewka Żukow, czy skłania się pan, żeby zaskoczyć i postawić doświadczonego Michala, który, jak mnie mam, pewnie już grywał na takiej pozycji? Tak, zgadza się. Michał już grał na tej pozycji i była możliwość, oczywiście jest to sparring i nie jest to ekstra klasa, ale Michał grał na tej pozycji fajnie wcześniej.
Pierwsza rzecz była, jak będzie przygotowany Żuki dla tego, co był na kadrze i jego droga i jego powrót to nie jest łatwa sytuacja, tak jest ok, jest zdrowy i to jest ważne, poważne i spróbowaliśmy tę sytuację jak z Michałem, tak jak pan gadał z Plełka Żuków. Skoro już poruszył pan temat reprezentacji, bardziej o Jawa chciałem zapytać, bo zanim znowu podróże przez pół świata, jak on wygląda, bo no, po ostatniej kadrze no, trochę się to odbiło na jego dyspozycji i czy nie ma pan obaw, że teraz może być podobnie? Już mamy to doświadczenie, tak ja wierzę, że z czasem to będzie lepiej, a lepiej i on ma to doświadczenie, jak funkcjonować po kadrze. No szczerze, ma jeden trening. Okay, jeden trening i to jest teraz. Także to jest to ryzyko, albo to jest ta siła tych mocnych drużyn, które mają chłopaków w kadrze i specjalnie z takiej krainy. Także ja jeho powrót byl včera, až po tréninku, je tylko mal odnovu krátku i musel trímať energiu i byl tylko na jednom tréninku. No. Ja věřím, že z času na čas jeho mentálnosť, nie tylko fyzika, jeho mentálnosť bude tak mocná, že pokáže i tutaj progres, jak pracovať po kadře. To jak już jesteśmy przy temacie skrzydłowych, ma pan ich trochę wybór. Troszkę pan mieszał tymi zawodnikami, 5 zawodników w podstawowym składzie w 10 kolejkach. Wydaje mi się, że być może doszła jeszcze jedna opcja, bo Krystian Wachowiak no z drużyną tylko czwartej ligi, no ale jednak gdzieś tam wysłał panu sygnał, 3 bramki, asysta. Czy pan rozważa jego kandydaturę do gry na skrzydle? Bo tak sobie myślę, że na ten moment pozycja Mateja Hanuszka na lewej obronie jest mocna, że Krystianowi będzie ciężko się przez niego przebić. Z kolei wiemy, że to jest zawodnik, który w swojej karierze grał nawet więcej w pomocy, w drugiej linii niż w obronie. I czy też patrzy pan na niego pod takim kątem, że on może być kandydatem do gry na skrzydle? Tym bardziej, że ja tak uważam, on na dzisiaj mocniejszy jest właśnie w grze do przodu niż w bronieniu. Tak, szczerze ja się cieszę, że Wacho tak reaguje, że nie był w nominacji na mecz ekstraklasowy, no i na sparingu pokazał bardzo lepszy progres jak w ostatnim meczu z Garbarnią i to jest ten progres, no i na razie nie czuję to, szczerze nie czuję go. Ja momentalnie na skrzydłowej pozycji w tej typologii albo z tej w tym planie, co mamy na mecz, jak chcemy grać na pozycji skrzydłowych i to by mogło być dla niego bardzo, bardzo trudne. Tak ja wierzę, że to jest dla niego fajna informacja, że jest przygotowany, idzie w górę, jest tam progres i musi nadal będzie rywalizować i Maciej też musi czuć, że jest tam ktoś, kto jest fajnym rywalem, a ja wierzę, że to będzie długi czas pokazywać jak wahu, tak Maciej i będzie się ciągnąć do góry. To jeszcze o Górnika chciałem zapytać, bo to zespół, który ma lepsze, gorsze momenty w tym sezonie. Do tej pory troszkę szczęśliwie niektóre mecze wygrywał, ale to w piłce nożnej też jest ważna cecha. Jak pan odbiera tą ekipę, tą drużynę, która no, szczególnie w domu u siebie czuje się rzeczywiście dobrze przy wsparciu tej licznej publiczności, która tam zawsze przychodzi i wspiera Górnika? Tak, czuję to samo. Jest to fajna drużyna i w ostatnich 2-3 meczach mali mecze, które zrobili do zwycięstwa i to jest dla nas mocne wyzwanie. Oczywiście my musimy oglądać sami na siebie, co jest poważne, jak walczyć, jak pracować i jak zrobić już punkty i kontynuować w progresie naszej gry. No, w tej ekstraklasie jest tam bardzo silna równowaga.
równowaga i to jest obojętne, jeśli to jest na górniku, jeśli to jest w domu, jest tam równowaga w tych drużynach i jest poważne, jak my będziemy pracować w najbliższym meczu i to jest jutro, w najbliższym meczu jak jedna drużyna. I jak będziemy pracować razem i tutaj w tej kompaktowości jest potem szans i zrobić zwycięstwo, pokazywało się i w ostatnim meczu, że Górnik utracił dwie bramki, oczywiście fajnie reagował, zrobił zwycięstwo, no i jest to możliwość, a u nas stoi na razie sytuacja zrobić maksimum w najbliższym meczu. To jeszcze o tej stronie mentalnej, o której tutaj często rozmawiamy, chciałem porozmawiać, bo tak często w futbolu bywa, że dobre wyniki, serie nakręcają pozytywnie zawodników, sprawiają, że jest luz, że pokazują to, co mają najlepsze, a z kolei, jeżeli się przegrywa mecz po meczu, to gdzieś tam się może wkraść taka niepewność, a w spotkaniach stykowych to jest niezwykle istotna rzecz, żeby ta pewność siebie była. Czy te dwa tygodnie poświęcił Pan również ze swoim sztabem na to, żeby zawodników przekonać do tego, że no żeby się poczuli mocniej, że tak naprawdę niewiele brakło, żeby szczególnie w tych meczach dwóch ostatnich z Pogonią i z Piastem niekoniecznie zejść z boiska pokonanymi i że to droga, którą obraliście, jest dobra i prędzej czy później po prostu przyniesie efekty w postaci też zdobywanych punktów. Tak, jest potrzebne, aby nam to dało efekty i potem jest szybkiejsze budowanie tej drużyny i szybkiejsze budowanie pewności siebie. Jest to naturalne, że zawodnik, jeśli ma wyniki, szybkiejsze buduje pewności siebie, ale tu się pokazuje i musi za mnie pokazywać ta systematyczna praca i charakter. Okay? Zawsze jest najważniejszy charakter i jeśli jest potrzebne ten charakter trzymać i obudować, jest to o naszej pracy. Tu się pokazywa charakter, nie kiedy zwyciężycie 3, 4, 5 meczów w rządzie, ale pokazuje się charakter, jeśli się coś nie uda. I to są wszystko informacje, to są wszystko uzupełnienie takiej wiedzy. Uzupełnienia dla nas, co musimy na to reagować. I ja wierzę, że se pokaże, jak reagowała drużyna, jak se reagował sztab, że jesteśmy razem i będzie reagować w ten sprawny moment, to jest mecz jutro. To na koniec takie osobiste pytania a propos tych serii początków. Czy dla Pana to jest taki najtrudniejszy, jak tak Pan pomyśli, początek, jeżeli chodzi o kluby, które Pan prowadził? Bo jeśli popatrzeć w tą historię, to te starty były trochę łatwiejsze i w Trenczynie, i w Żylinie. No, o Wiktorii Pilsno to w ogóle nie mówię, bo tam to była seria jakaś kosmiczna. Wygrywaliście wszystko jak leci, remis na Slavii. No stąd moje pytanie, czy to jest taki najtrudniejszy start w Pana karierze trenerskiej? Tak Pan to odbiera, że tutaj zadanie jednak jest trudniejsze do wykonania? Najtrudniejsze na Wisle, najtrudniejsza sytuacja na Wisle. No, w tym życiu trenera, okej, ja jestem szczęśliwy, że jestem jak trener bez pauzy. Okej, to jest moja maksymalna pauza, przerwa była jeden miesiąc. No i jest to w życiu trenera normalne, że ma fajne dni i zrobi maksimum dlatego, aby tych fajnych dni było co najwięcej. No w moim życiu już jsem měl tu trudnou situaci, že jsme přegrali 3 meče v extra klase i vím, je to moje tělo, jak na to reaguje i to dosvědčení mám a já věřu, že bude pomáhat družině i bude pomáhat štábu, jak zrobit co nejšipkejší vynik, dlatego co očivíště všichni chceme zvítězstva. Je to nová situace, dlatego co je to na počátku. No, zawsze to nie jest łatwe w życiu trenera, jeśli to jest na początku, albo jest to po dwóch latach, kiedy nie ma ten wynik w ostatnich meczach, ale zawsze ja chcę fokusować na fakty. I nasze fakty i statystyczne pokazują, że jestem na dobrej drodze. Ta drużyna wie, jakim sposobem chce grać, jak się chce prezentować i nam brakuje, w ostatnich dwóch meczach nam brakowało troszkę szczęścia i to jest wywiad. To jest sprawa, informacja, przepraszam, to jest informacja dla nas, jak jeszcze zrobić z tych małych detalów, aby się zrobili szybkie wyniki dla Wisły.
Także oczywiście czuję się lepiej, kiedy jest tam dużo zwycięstw, no ale w życiu trenera już miałem tę sytuację i wiem, jak na to reagować i co zrobić i jak pomagać sobie oczywiście i zawodnikom. Mamy jeszcze pytania? Skoro nie ma, to bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia.